Слушай, она кем по ней есть? Слава. Кем по ней есть? Чем по назад питать, кем по ней есть? Ключом пан пита. Альбо есть пан в кулуарах, тут и вон ходит только послом. Кем по ней есть? Я вам поважнее. А кем по ней есть, может, пан себе представить? Слушай. Kim pan jest? A dlaczego pan pyta? Dlatego, że ja się zastanawiam, co pan tu robi. Ja bardzo przepraszam, nie jestem osobą publiczną i proszę mnie nie filmować. No ale pan jest miejscu publicznym. Przepraszam, kim jest ten pan? Czy pan może mi powiedzieć? Kim jest ten pan? Przepraszam pana. Sprawdź. Wołam Straż Marszałkowską. I sprawdź. Czy pan jest prywatnym ochroniarzem prezesa Kaczyńskiego? Czy pan jest prywatnym ochroniarzem prezesa Kaczyńskiego? Co ty robisz? Masz Straż Marszałkowską. Jak masz jakieś wątpliwości, ale ja to nie rozumiem. Zadaj pytanie. Co pan robi w kuluarach? Zadaj jakim pytanie. Prawem pan tu przebywa? Tutaj nie wolno przebywać nikomu poza posłem, posłami i upoważnionymi osobami. Czy pan ma ze sobą broń? Nie, nie mam. A co pan tutaj robi? Może mi pan wyjaśnić? Słucham? Kim stoję. Pan jest, co pan tu robi? Stoję. Jesteśmy w kuluarach Sejmu. Jest Straż Marszałkowska, jak pan poseł ma jakieś pytanie. Przepraszam państwa. Kim jest ten pan? Czy pani może mi wyjaśnić, kim jest ten pan? No ale ja chciałbym wiedzieć, kim jest ten pan, bo tu nie wolno wchodzić osobom postronnym. Jeżeli ten pan jest tutaj, czyli ma... A dlaczego pani mi blokuje? No ale co pan robi? No nic. Przepraszam, stoję. No. Panie pośle. Ale kim jest ten pan, proszę mi wyjaśnić? Jakim prawem tutaj przebywa? Niech pan zapyta. Proszę mnie nie podpychać. Kim pan jest, proszę pana? Niech pan mi wyjaśni, kim pan jest, co pan tu robi. Jakim prawem pan tu przebywa? Mam upoważnienie do przebywania na tym terenie. Ale co? Ale kim pan jest? Niech pan powie. Ale proszę pana, ja nie muszę upoważnić panu. Pan. On nie jest ze Straży Marszałkowskiej. Nie ma prawa wypytywać ludzi o to. Od sprawdzenia przepustek jest... Panie marszałku, kim jest ten pan? Proszę tylko powiedzieć, kim pan jest. Niech pan się przedstawi. Tylko tyle, nic więcej. I co pan robi w kuluarach Sejmu? Jakim prawem pan tam przebywa? I... O niczym. O tym niech pan odpowie na moje pytanie. Bo pan jest prywatnym ochroniarzem Jarosława Kaczyńskiego. I chciałem zapytać, co pan robi na sali plenarnej? Czy pani może mi odpowiedzieć na pytanie, jakim prawem ten pan wchodzi na salę plenarną? Panie pośle, nie mam obowiązku udzielania takich informacji. A czy dziennikarze mogą wejść tam? Czy ja też mogę przyjść z własnym ochroniarzem na salę plenarną? Czy pan jest pracownikiem BOR-u? Czy pan jest pracownikiem BOR-u? Ja tylko chciałem po prostu się dowiedzieć, jakim prawem pan przebywa tam. Ale gdzie? Na sali plenarnej. Gdzie przebywam? Na sali plenarnej, proszę pana. Ja pana znam z filmu. Pan grał w filmie Smoleńsk. Ochroniarza prezydenta Kaczyńskiego. I zastanawiam się, co pan robi na sali plenarnej? Jakim prawem pan tam przebywa? O. Mamy temat wyjaśniony. Czy aby pan jeszcze... No niech pan jeszcze powie. Niech pan to zaoferuje. Widzicie państwo, jak pracuje Sejm? Tu nie mogą wejść dziennikarze, ale może wejść prywatny ochroniarz prezesa Kaczyńskiego. Na salę plenarną. Ja postaram się tę kwestię wyjaśnić. Jakim prawem ten pan przebywa? Napiszę interpelację w tej sprawie. Jakim prawem prywatny ochroniarz przebywa w sali plenarnej Sejmu? Serdecznie państwa pozdrawiam. Wszystkiego dobrego.